Rozpoczął się kolejny mecz rozgrywany w dniu dzisiejszym. Pojedynek między Huraganem Trzebrzu a WSD swoją szkołą. Składy zespołów WSD Twoja Szkoła Gryzons w bramce z jedynką Marek Miller, rezerwowym bramkarzem z numerem 55, Miller Michał, 4 Piskorski Tomasz, 7 Wiśniewski Sylwester, 8 Sebastian Fijałkowski, 11 Sebastian Cyrankowski, 13 Patryk Zangiewicz, 17 Łukasz Budziński, 21 Michał Majka. No i Huragan Trzebcz. 2 Ganiec Bogumił. 11, przepraszam, Andrzej Cesarz. 14 Piotr Maj, Bartłomiej Cesarz z 16, Krystian Krause. 18 Dominik Śmigielski, 20 Mikołaj Szuprytowski. 22 Bartosz Krause. 23 w bramce Patryk Zamorowski. To skład drużyny Huragana Trzebcz na to spotkanie. Na czerwono Huragan Trzebcz w różowych koszulkach zawodnicy WSD. Majka. Oj. Nie uznał jednak, że gramy dalej, że Budziński nie był tam faulowany. Huragan Trzebczy, debiutant w Stalek Slidze, ale w swoim składzie ma no, na przykład Dominika Śmigielskiego, który teraz próbował dojść do piłki. Dominik Śmigielski ma na swoim koncie oczywiście gry w halowej lidze piłki nożnej w barwach drużyny z Unisławia. W barwach właśnie Unisław Team odnosił swoje największe sukcesy. Pięć minut za nami. Próbował urwać się Stankiewicz. Stankiewicz jeden z głośniejszych transferów przed tym sezonem, kiedy pojawił się właśnie w drużynie WSD Twojej Szkoły. Teraz dobrze Budziński odzyskał tą piłkę. Majka. Ale strata Majki, jeszcze Budziński. Ależ on jest szybki. Rok temu pomógł drużynie Hydrokompletu awansować tak daleko w spotkaniach z Helmżą, no i potem fantastyczne mecze z drużyną Rodę. Od autu rozpocznie drużyna Gryzącka, nie jednak od wznowienia z bramki Marek Miller. Strata futbolówki, Krystian Krause. Podanie do Śmigielskiego, niedokładne. Gdaniec stracił piłkę. Rusza. Bardzo dobrze. Zawodnik z numerem 7. To oczywiście Sylwester Wiśniewski. Jeszcze ponownie Wiśniewski. Budziński, Wiśniewski dobrze broni. Bramkarz Huraganu Trzebcz, Patryk Zamojski.
Budzi... Nie, przepraszam, to jest Stankiewicz. Ale zamotał się Stankiewicz, niedokładnie podał do Budzińskiego. Ponownie Budziński, Stankiewicz. Stankiewicz, Budziński, nie ma bramki. Ale jest jeszcze rzut różny. Kolejny mecz miał się rozpocząć o godzinie 16.50. A więc no, drużynę ostatnią, która przyjedzie kogostudio.pl, która miała zagrać o godzinie 20.30. No to już możemy powiedzieć, że o tej godzinie nie zagra na pewno. Na parkiecie hali widowiskowo-sportowej sieci zagra. W tym momencie już możemy powiedzieć około godziny 21.30. Ale my mamy pierwszą bramkę, pierwsza bramka dla Huragana Trzepcz. Christian Krause, no i sensacja. Taka malutka tutaj na początku. Christian Krause. Błąd zawodników WSD twojej szkoły. No i pokonany Marek Miller. Nieregulaminowe podanie do bramkarza. No i okazja dla Majki. Jest tam tutaj także Budziński. Budziński. Budziński gol! Łukasz Budziński, no i szybko bramka wyrównująca, 1-1. Dobrze, kombinacyjnie zagrany ten stały fragment gry. A przy tej bramce asystował Michał Majka oczywiście. Kolejna okazja dla Huragana Trzepcz, ojojoj, cóż się tutaj stało? Już bramka na 2-1. A strzelcem bramki Mikołaj Szuprytowski, asysta Bartka Krause. Kolejna okazja, no i Huragan Trzepcz się nie poddaje. Huragan Trzepcz tutaj mknie do przodu po kolejne gole, po to aby tutaj w dniu dzisiejszym sprawić sensację i pokonać drużynę. WSD twojej szkoły Grudziądz. No i po raz kolejny musiał interweniować Marek Miller po strzale Szuprytowskiego. Mamy rzut rożny. 10 minut spotkania za nami. Kolejny strzał, ależ potężny w wykonaniu Majki. Jaka decyzja sędziego? Od bramki rozpocznie bramkarz. O,
Już jest, poczuł bramka Strzepcza, no i piłka pod nogami Piskorskiego. Majka. Rozpocznie Wiśniewski z autu. Ale przejmuje huragan Szepcz. Kolejna okazja. Bez faulu Wiśniewski. Out. No i teraz dobrze bramka huragan i Szepcz wybronił tą akcję. Mamy rzut rożny. Ten strzał Majki jednak bardzo niecelny. Z Giełdziądza już rozpoczął Stankiewicz. Piskorski nie ma możliwości do zmiany, chociaż no nie chciał zejść tam jednak Piskorski. Wydawało mi się w pierwszym momencie, że Piskorski będzie tam próbował się zmienić, zejść na ławkę, ale teraz przejmuje huragan Szepcz. Strzał zablokowany, no już rusza Majka, jest Piskorski, właśnie do niego piłka. Czeka z przodu Majka, Piskorski jednak sam, naciskany przez Dominika Śmigielskiego. No i dużo nie brakowało, tym strzałem lewą nogą zaskoczyłby bramkarza Strzepcza Tomek Piskorski. Stankiewicz. Stankiewicz, mocny strzał z dystansu. Jest aut dla twojej szkoły. Cyjankowski, Stankiewicz. Stracił piłkę Stankiewicz, ta wyszła jednak na aut. Piskorski. Stankiewicz. Majka, Stankiewicz. Nie ma do kogo zagrać. Dobrze bronią się zawodnicy. Huraganu Trzepcz. Piłka na aucie. No i mamy bramkę. Mamy bramkę dla WSD twojej szkoły. 2-2. Bramka Patryka Stankiewicza. Zawodnika z numerem 13. Łapie piłkę bramkarz Strzepcza, który próbuje tutaj dzisiaj najprawdopodobniej walczy o to, aby jego drużyna tutaj no, nie traciła tych goli. By może udało się tutaj wyeliminować drużynę WSD twojej szkoły. Teraz Stankiewicz bardzo niecelnie. To Budziński. Piskorski. Budziński. Złe zagranie Łukasza Budzińskiego. Przejmuje już na Strzepcza. No a może teraz Budziński, Stankiewicz, Piskorski. Piskorski sam. Dlaczego jesteśmy na tym miejscu?
No i drużyna WSD w kolejnym ataku. Budziński. Sędzia pokazuje, gramy dalej. Budziński! Huknął jak z armaty. Nie miał szans tutaj bramka Szczepcza. Zobaczmy to i jeszcze raz. Budziński ruszył tutaj. Przeskoczył nad nogami rywala. Rozejrzał się. No i huknął jak z armaty. 3-2. Pierwszy raz na prowadzeniu WSD Twoja Szkoła. A to już 15 minut gry minęło. Cyrankowski. Niedokładnie Majka. Mamy chwilę przerwy w grze. Rozpoczyna Majka. Budziński. No i teraz jest to okazja Wiśniewski. Co zrobił Majka w tej sytuacji? Kolejna okazja Majka. No i gol. 4-2. Asystował w tej sytuacji Łukasz Budziński. To co zrobił Majka? Ale mieliśmy już groźną sytuację dla huragana Trzepcz. Ale rozpocznie od bramki Marek Miller. Teraz dobrze bramka huragana Trzepcz. Wybronił tą piłkę. Chwilę przerwy. Wiśniewski musiał zawiązać obuwie. No ale już gra rozpoczęta. Dwie i pół minuty do końca pierwszej połowy. No i teraz jest okazja. Wiśniewski. Budziński. No i Budziński dobrze jednak broni bramkarz huragana Trzepcz Patryk Zamorowski. Kolejny raz próbuje huragan Andrzej Cesarz. Niedokładnie zagrana ta piłka. Półtorej minuty do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Huragan Trzepcz przegrywa z WSD Twoją Szkołą 4-2. No i próbuje dalej drużyna WSD Twojej Szkoły. Budziński. Na drugą stronę do Majki niedokładnie.
i kolejny strzał, dobrze wybroniony przez Zamorowskiego. Gdaniec. Mamy rzut wolny. Trzydzieści sekund do zakończenia pierwszej połowy, a my mamy piątą bramkę dla WSD twojej szkoły, a jej strzelcem Patryk Stankiewicz. Huknął potężnie Stankiewicz, no i błąd bramkarza drużyny Strzepczan, ale teraz już Śmigielski. Strzał długi, łuk niecelny. Teraz dobra interwencja bramkarza Marka Millera, no i no za mocna jednak ta piłka do Stankiewicza. Gresta Unisław Ferenc, ten mecz po zakończeniu tego spotkania. Oj, 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 tutaj Marek Miller zderzył się z jednym z zawodników. Na szczęście jednak nic złego się nie stało. Cztery sekundy do zakończenia pierwszej połowy. Mamy jeszcze jeden stały fragment gry. Jeszcze jeden rzut rożny. Wybija futbolówkę Miller. Koniec pierwszej połowy. 5-2. Druga połowa spotkania pomiędzy drużynami Huragan Trzepcz a WSD twoją szkołą Grudziądz. W tym momencie się rozpoczęła, przypomnijmy oczywiście, wynik to 5-2, a po tym meczu Gresta kontra Unisław Ferenc. Drużyna
Huergana Trzepcz musiała założyć plastrony, tak uznał sędzia. Którym jest oczywiście Jakub Bzawka. Posędziuje jeszcze to i następne spotkanie. A właśnie, to kolejne spotkanie pomiędzy Gerstą a Huraganem. Przepraszam, Gerstą a Unitswa Friends. Powinno rozpocząć się o godzinie 16.50. Rozpocznie się, myślę, około godziny 17.45. Później około godziny 18.45 Wozownia Ekopol. 19.45 Klub Podróżnika i Karierzewa Ultimate Team Bydgoszcz. Ale mamy bramkę, Stankiewicz. Nie, przepraszam. To Cyrankowski. O ile dobrze zauważyłem. Zobaczmy jeszcze, jak do tego doszło. Asystował przy tej bramce Stankiewicz oczywiście. No tutaj Stankiewicz ładnie zagrał. No i mamy bramkę na 6-2. Więc ostatnie spotkanie zaplanowane na dzień dzisiejszy. Powinno rozpocząć się około 21.45. A, ale Majka! Michał Majka, 7-2. Asysta Tomka Piskorskiego, zawodnika z numerem 4. Zobaczmy właśnie, co zrobił tutaj Piskorski. Wycofanie futbolówki do Majki. Piłka pod nogami bramkarza Huragana Trzepcz. 7-2. No i 8 bramka dla WSD Twojej Szkoły. Tomasz Piskorski. Rozstrzelali się teraz zawodnicy z Grudziądza. Trochę tutaj zamieszali z bramkarzem. No i w końcu Piskorski zdecydował się oddać strzał do bramki. Teraz piłka trafia w słupek. Jeszcze! O, ależ bomba! Budziński. Łukasz Budziński, 9. bramka w dniu dzisiejszym dla WSD Twojej Szkoły. A z jej strzelcem właśnie Łukasz Budziński. Tutaj piłka trafiła w słupek, trafiła do Majki. No i Budziński potężnym strzałem pokonuje bramkarza. Cztery bramki w 4 minuty zdobyli zawodnicy WSD Twojej Szkoły. A jeszcze tutaj nie powiedzieli ostatniego słowa, ponieważ mamy kolejną bramkę dla drużyny z Grudziądza. Bramka numer 10. A i strzelcem Sebastian Fiałkowski. A asystę przy tym trafieniu miał oczywiście Łukasz Budziński. Cofnijmy jeszcze oczywiście tą sytuację. Spokojnie, zawodnicy z Grudziądza rozgrywali tą akcję. Budziński i mamy bramkę. 10-2.
Rozpoczyna do autodrużyna WSB. Kolejna okazja do zdobycia bramki. No i teraz dobrze bramkarz Huraganu Trzepcz. Kolejna okazja dla WSD. Mamy przerwę w grze. Mamy rzut wolny. Budziński i Majka przy tej piłce. Budziński do Majki, ten strzał jednak zablokowany. Kolejna okazja dla drużyny z Grudziądza niewykorzystana. No i próbuje Huragan Trzepcz. Strata futbolówki. Jest strzał i bramka dla Huragana. Mikołaj Szuprytowski. Numer 22. To trzeci gol Huragana w dzisiejszym spotkaniu. 10 do 3. A asystował Bartłomiej Cesarz z numerem 20. No i przepraszam, z numerem 16 oczywiście. Mamy chwilę przerwy w grze, ponieważ kontuzji nabawił się jeden z zawodników Huragana. Rozpoczęliśmy już grę po tej przerwie, po kontuzji jednego z zawodników Huragana Trzepcz. Trzech, 13 minut do zakończenia tego spotkania. No i jest bramka dla Huragana. Mikołaj Szuprytowski. O ile dobrze zauważyłem, czy też nie, Andrzej Cesarz, zawodnik z numerem 11. Jest to czwarta bramka dla drużyny z Trzepcza. A to jak ta bramka padła? Strzał lewą nogą. Mamy zmianę w bramce. Nie ma już Marka Millera w ekipie WSD Twojej Szkoły. Jest Michał Miller. To zmiana w bramce właśnie drużyny WSD Twojej Szkoły daje pograć młodemu Millerowi kierownik drużyny Fabian Chodyna.
zobaczymy, co tutaj za chwilę. Czy już jeszcze drużyna Huraganu Trzepcy do odramiania straty? No 12 minut, 6 bramek, to jednak trochę dużo. Huragan Trzepcz. No dzielnie teraz, ale mamy bramkę samobójczą. Zgubił aż buta przed momentem jeden z zawodników WSD. No to jak padła ta bramka samobójcza. Za chwilę to Państwu oczywiście pokażemy. To jest 11 bramka dla drużyny z Grudziądza. Wybijał tą piłkę bramkarz drużyny. Huragan Trzepcz. No ale zrobił to tak nieszczęśliwie, że trafił w swojego kolegę. Budziński. Dziesięć minut do zakończenia tego spotkania. Jest pusta bramka, ale teraz Stankiewicz zamotał się. Mógł oddać tutaj strzał na bramkę, tego nie zrobił. Stankiewicz. Piskorski, Stankiewicz, ponownie Piskorski, Budziński, czeka z drugiej strony Majka, próbował jednak podawać do Stankiewicza, Łukasz Budziński, nic z tego nie wyszło. Stankiewicz. Jest w środku Majka. Faul i to jest żółta kartka dla zawodnika z Trzepcza. Z numerem drugim Bogumił Gadaniec. Bogumił Gdaniec oczywiście. Czyli też Śmigielski. Nie, Śmigielski jest na boisku, bo Bogumił Gdaniec ukarany tą żółtą kartką. Piskorski, Budziński, Stankiewicz. No bawią się teraz, trochę zbyt bawią się zawodnicy WSD twojej szkoły. Piskorski gol, powerplay gol. 12 bramka. Strzela Tomek Piskorski. Mamy aut dla drużyny z Grudziądza. Piskorski. Majka. Łapie piłkę bramkarz Trzepcza. Dominik Śmigielski. Śmigielski lewą nogą obok bramki.
wyszedł teraz dobrze bramkarz Strzepcza. Ubiegł tam Wiśniewskiego. Okazja dla Huraganu. No i teraz dobrze Piskorski uchronił tutaj swój zespół przed stratą bramki. No i dwójkowa akcja Huragana. To może być bramka. No i to jest gol. To jest gol dla drużyny z Trzepcza, kto jest strzelcem tej bramki. Z numerem 18 Christian Krause. Asysta Mikołaja Suprytowskiego. 12-5. Kolejny potężny strzał, po raz kolejny próbował Majka. Nie ma faulu, uznał Jakub Bzdawka. Sześć minut do końca. Za chwilę będziemy mieli kolejny mecz. Przypomnę, Gresta Unisław Friends bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania, a również zapraszamy na żywo. Majka, no i teraz dobrze wybijali zawodnicy WSD, przepraszam, zawodnicy Huraganu Trzepcz. No i mamy bramkę dla Huraganu Trzepcz. Dwanaście do sześciu. Andrzej Cesarz numer 11 zdobywcą tej bramki. Oto jak do tego doszło, ale mamy już bramkę z drugiej strony. Tego Państwo nie widzieli. W czasie powtórki szybko Budziński zdobywa bramkę numer 13. Asysta Sebastiana Cyrankowskiego. Aż teraz spróbował Stankiewicz. No i już drużyna z Grudziądza próbuje kolejnego ataku. Budziński. Łukasz Budziński, niedokładnie do Stankiewicza. Urywają się zawodnicy Strzepcza trójką do tej akcji. No ale bardzo ładnie Łukasz Budziński. No i teraz Budziński, Stankiewicz. Jest Piskorski, Piskorski. No dużo nie brakowało. Piłka trafiła w słupek. No ale dużo by nie brakowało. Byłby tutaj już 14 do 6. Ale Japończyków już przeskoczyliśmy.
3 minuty do końca. No i czekamy na kolejne spotkanie, ale mamy kolejną bramkę. A jej strzelcem z numerem 8 Sebastian Fiałkowski. 14 bramka dla WSD. 14-6. Dobrze, teraz Miller. Trafiła w głowę Budzińskiego. Budziński. Fiałkowski. Ma piłkę bramkarz drużyny Strzepcza, ale to podanie niedokładne. No i było blisko, a Piskorski znowu by zdobył tutaj bramkę. Out dla WSD. Wycofanie futbolówki. Drużyna z Giełdziądza. Stankiewicz. Nie ma gola. Dobrze w ostatniej chwili. Zawodnicy z Trzepcza wybijają tą piłkę. No ale teraz już może tak kolorowo nie być. Chociaż jeszcze Piskorski. Nikt tej piłki nie dobił. Budziński. Stracił piłkę. No i dobrze. Młody Miller. Okazja, no i jest bramka dla drużyny Huragana Trzepcz. Bramka numer 7 na 30 sekund przed końcem tego spotkania. Kto strzelcem tej bramki, za chwilę się dowiemy. Do 7. A autorem tej bramki Bogumił Gdaniec. Jeszcze 5 sekund. Piskorski. No mamy jeszcze jedną bramkę na 2 sekundy przed końcem. 14-8. A było to trafienie Andrzeja Cesarza z numerem 11. Koniec tego spotkania. 14-8.